dobry. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku Pracownik Mistrza. Dzisiaj może byśmy sobie porozmawiali o snycerstwie. Snycerstwo to już od bardzo wielu wieków jest związane z człowiekiem, praktycznie od paleolitu. Jak sięgnąć pamięcią? Nawet badania archeologiczne pokazują nam to, że ludzie od samego początku już zaczynali sobie coś rytować w kościach, rytować w drewnie. No jest to bardzo długo związane. Snycerstwo jako takie najbardziej rozwinęło się w takich paru stylach, czyli możemy powiedzieć, że na przykład gotyk, szczelistość w sakralnych ołtarzach, cieniusieńkie linie. No więc jak już mówiłem, snycerstwo tak szczególnie rozwinęło się w takich stylach jak gotyk, czyli na stawach ołtarzowych, potem w baroku, różne tapiety. Zresztą potem podam więcej przykładów, ale może najważniejszą rzeczą tutaj u nas, którą mamy, jest postać Andrzeja Rybnika. Był sobie taki pan rzeźbiarz, który właśnie urodził się w latach 60. XIX wieku. I on, ten pan Andrzej Rybnik, założył wspaniałą pracownię. Nazywał się to Zakład Artystyczny Rzeźbiarstwa i Snycerstwa. I tak to sobie określił i robił z nim różne rzeczy właśnie związane z kościołem, z ołtarzami, sakralne po prostu. Była to snycerka fajna, bo może ja pokażę tutaj, możemy najechać. Zważył sobie na te elementy. Były to elementy neogotyckie, niegotyckie, bo wiadomo, że żył w połowie XIX wieku, w przełomie XX wieku i wykonywał neogotyckie elementy do ołtarzy. Elementy, które tutaj widzimy, jak już powiedziałem, są bardzo precyzyjne. Snycerstwo w ogóle robiło rzeczy ornamentalne, przestrzenne. Mogę tutaj też pokazać jeszcze taki kawałeczek. Prawda, widzimy ażurową rzeźbę. Nie były to rzeźby potężne, były raczej mniejsze, chociaż takim wspaniałym przykładem snycerstwa na pewno był Widz Stwórz. Jego ołtarz rzeźbiony w gotyku, prawda, który mamy w kościele mariackim. Także wspaniałe arcydzieło, ale też i inne. Więc tutaj spójrzmy z powrotem na te elementy neogotyckie. Wspaniale wyrzeźbione, zachowane są proporcje, widzimy ażurowość, widzimy również też metodę złocenia. To było bardzo ważne. Przeważnie wszystkie ołtarze, na stawach ołtarzowych od samego początku były złocone prawdziwym złotem. To już jest odrębna dziedzina, ale mogę też powiedzieć, że były takie dwie metody. Metoda na mixtion złocenia i metoda na fulmencie. Na mixtion była metoda prostsza, może w tym sensie, że nie polerowało się go. A na pulment jest to taka specjalna glinka. Wcześniej trzeba było zrobić podkład kredowy, to się nazywa gesso. No i paręnaście warstw nakładało się na taki element, polerowało się to, a na samym końcu nakładało się pulment, czyli glinkę organiczną. I wtedy jak to wszystko wyschło, to też zależy od doświadczenia złotnika, praktycznie po złotnictwo trzeba było się bardzo długo uczyć, po 10 latach to już można powiedzieć, że taki klasowy złotnik, chociaż czasami uczy się nawet całe życie i nie potrafi dobrze tego zrobić. Nakładało się płatki złota. Płatki złota były wielokrotnie prasowane. Dzisiaj robi się to metodą mechaniczną, a wcześniej specjalnymi młotami rozbijało się na bardzo cienkie elementy, także potem na tym momencie nakładało się, czy na mikstionie, te płatki i gdy to wszystko wyschło, polerowało się specjalnym kamieniem agatem. Andrzej Rybnik, nasz słynny rzeźbiarz i snycerz, i po prostu tak samo był cechmistrzem. Jeśli sobie przypominam, chyba 1927-28 on udzielał się też społecznie dużo, działał w szkole powszechnej, działał również w towarzystwie, Zgoda, działał w towarzystwie Sopu, założył swój taki amatorski teatr, także był człowiekiem wszechstronnym,
ale najważniejsze, że zajmował się rzeźbą, proszę Państwa. I co ciekawego, gdy założył ten swój zakład, przyjmował do niego i uczniów, i czeladników, no i robił tam wiele różnych ciekawych rzeczy. Jak już wspomniałem o tych elementach sakralnych neogotyckich. Ale co? Wykonał nam tą rzeźbę. Wiemy, że jest to jego rzeźba, chociaż ustaliśmy od pana Felekiewicza tą rzeźbę. Ona sobie przeleżała na strychu ponad 100 lat. I co ciekawego jest? Właśnie widzimy tutaj kunszt Andrzeja Lemnika. Żeby z takiego jednego klocka, prawda, zrobić sobie grubymi uderzeniami dłuta. Nie są malutkie dłutka, tylko to było naprawdę duże dłuto, widać tutaj co najmniej 2,5 cm. Określić formę. Nawet jeszcze została, co jest bardzo cenne, linia ołówka, gdyby sam artysta sobie tutaj podzielił tą rzeźbę. Twarz, która charakterystycznie jest pokazana, jedna ręka jest wyżej, druga niżej. Mamy też te cięcia ostrego, takiego, bym powiedział, masywnego dłuta. Jest to bardzo trudno uzyskać taką formę, ale wychodzi na to, że po prostu miał to coś. Miał kunszt artystyczny. Nie robił to przeciętny rzeźbiarz. Widzimy miejsca, gdzie mają być ręce. Nie jest to dokończona forma. Nie wiadomo, czy on to, czy coś mu przerwało, czy on to po prostu nie dokończył, bo mu pękło. Raczej czasem pęknięcia się szpakluje, więc myślę, że po prostu została zostawiona, bo już odstąpił od tego. Sama twarz jest w zamyśleniu charakterystyczna dla właśnie takich madon. Jest to oczywiście rzeźba. Wracając do naszego rzeźbiarza Andrzeja Lemnika, chciałem jeszcze powiedzieć, bo to jest też bardzo ważne, że zamieszkał sobie w domku takim z wieżyczką, obecnie na ulicy Lwowskiej. Zresztą sam projekt zrobił mu następnie Jansa Zubrzycki, architekt krośnieński. I w tym domku miał potem pracownię. Jest bardzo charakterystyczny. Do dziś on sobie stoi, można sobie go zobaczyć. Z przodu jest taka Madonna kamienna. I bardzo ważna rzecz, jeszcze jak byłem mały, to przechodziłem sobie do tego i mama mi mówiła, popatrzcie, jak tutaj na górze jest taki napis, Ipisz Art Longa Vita Brevis. Nie wiedziałem, co to znaczy, mama mi tłumaczyła, że praktycznie sztuka długa, a życie krótkie. No i to z grafito Andrzej Lenik robił sobie razem z Sewerynem Bieszczarem, jeśli się nie mylę. I do dzisiaj jest odnowione i możemy sobie przechodząc tam będę oglądać. I mamy tutaj przykład wspaniałej rzeźby, nie z arcydzieła, ale po prostu klasycznej rzeźby Snycer, z tą metodą wykonaną. Praktycznie snycerstwo to rzeźba, żebyś nie mówił, że to jest jakoś oddzielone, nie? Chodzi tylko, że zajmuje się przeważnie w drewnie, chociaż od właśnie pierwotności robiono również szeszki w kamieniu, romańskie reliefy czy późniejsze. Wracam do tej rzeźby. Jest to taka koronka szafy, no może z przełomu wieku, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jest ażurowa, jest bardzo ładnie wyrzeźbiona. Snycerz, dobry snycerz, powinien te linie wszystkie ciągnąć na raz, a nie zastanawiać się i dochodzić do formy. Do tego trzeba mieć duże wprawy. Jest to twarde drewno, prawdopodobnie dom, także najtrudniejsza rzeźba snycerka jest, bo snycerska jest właśnie takim twardym materiałem. Widzimy linie, widzimy listeczki, które są potraktowane właśnie tak, jak sobie to artysta wyobraził i nie mamy tutaj symetrii. Wydaje nam się, że wszystko jest symetryczne, ale gdy się przyjrzymy, widzimy taki łuczek, jednak praca robiona ręcznie zawsze będzie nierówna i przez to bardzo ładna. Nie wszystkim się wydaje, że powinno być wszystko idealne, ale o to chodzi. Mamy listek mniejszy, mamy listek większy, mamy zacięcia, ale mamy zacięcia pewne. Nie są to zacięcia takie, że dochodzi, ktoś się uczy. No trzeba kiedyś się nauczyć, ale jeżeli dojrzały artysta, snycerz, robi swoją rzeźbę, ma koncepcję, wyrysowuje sobie na materiale, oczywiście dobiera odpowiedni materiał, żeby to potem się nie rozdarło, czy nie rozpękło, jak to się mówi. I wtedy zaczyna swoją pracę. Bo też ktoś by się zapytał, czy może od środka, a może od zewnątrz. Nie, no to też zależy już od indywidualności.
indywidualnego podejścia pana artysty. Tylko muszle, takie zawijaski. I jest to bardzo ładna rzeźba, charakterystyczna dla Snycerki. Dla Snycerki też bardzo charakterystyczne są w naszej farze, na przykład ołtarze manierystyczne. I co ciekawe, że nasi artyści z Krosna wykonywali te ołtarze. Nie trzeba było wołać jakiegoś artysty z zewnątrz, nie wiadomo jak go tam opłacać, tylko robili to, nie mówię, że im nie zapłacono, prawda? Ale robili to nasi krośnieńscy snycerze. Tak samo neogotycki ołtarz w kościele Franciszkanów też jest bardzo charakterystyczny właśnie dla tej dziedziny rzeźby. Bardzo ważną rzeczą dla snycerza było odpowiednie narzędzie. Wiadomo, nie był to zwykły butar, tylko czasami sobie nawet przygotowywał snycerz swoje narzędzia, czasami współpracował. Wiadomo, wszyscy rzemieślnicy współpracowali z kowalem, z panem kowalem, który po prostu dostosowywał się do ich potrzeb. Narzędzia snycerskie nie były to takie proste duty, jak tutaj mamy, to był pobijak, którym pobijano, prawda? To jest proste duto, ale duta były wykrzywiane pod odpowiednim kątem, bo chodzi o to, żeby właśnie na raz zabierać ten materiał, robić te wszystkie skosy, wypukłości, wklęsłości. To są najbardziej skomplikowane duta rzeźbiarskie, to są właśnie duta snycerskie. No ale mamy też drugi zawód. Drugi zawód nazywa się pan stolarz. Wszyscy chyba kiedyś widzieliśmy pana stolarza i może jakiegoś znany wśród nas albo gdzieś w rodzinie. Pan stolarz był potrzebny od wieków. No, nie mielibyśmy na czym siedzieć, nie mielibyśmy na czym jeść, nie mielibyśmy czym jeść. Po pierwsze sztućce były z drewna, prawda? Jak nie wszystkich było stać na metalowe sztućce, dawniej jedzą no, przeważnie łyżeczkami z jednej miseczki, więc jeśli chodzi na przykład na wsiach czy gdzieś ludzi biednych. Pan stolarz był bardzo potrzebny. Pan stolarz potrzebował dużo narzędzi. Nie powiem może tyle, że śniczę, no, co pan snycerz, na pewno więcej niż pan snycerz. I mamy tutaj taki piękny warsztat stolarski, który jest dlatego piękny, że jest zniszczony, bo pamięta pracę pana stolarza, czy panu stolarzy, bo taki warsztat służył nie tylko jednemu panu rzemieślnikowi, a wiadomo jak to w rodzinie rzemieślników, z ojca na syna przechodziła tradycja i taki warsztat na pewno był jednego pana, tatusia, potem syna, potem wnuczka. Widzimy tutaj porozkładane różne rzeczy, są to strugi. Nie było maszyn przecież elektrycznych, nie było frezarek, nie było pił elektrycznych, nie było heblarek czy grubościówek. Były strugi. Strugi to jest takie narzędzie, które po prostu kładło się materiał i przejeżdżało się po powierzchni, patrząc czy jest równo. To akurat nie jest strug do ram, ma wycięcie profilowe, ale mamy też strugi proste. A pod spodem mamy jeszcze dłuższe jak lokomotywa, bardzo długi, potężny, mamy metr strug do wyrównywania. Mamy ściski stolarskie. Nie będę wymieniał wszystkich narzędzi, bo nie chodzi o to. Mogę wskazać tutaj taką ładną piłeczkę, która już sama w sobie, nie dość, że służyła, ale jest ładna, prawda? Wycinano nią fornir. Fornirem zakładano powierzchnię drewna gorszego, jakąś tam sosnę czy po prostu gorszego gatunku drewna, żeby poszlachetnić mebel. No takie różnice, no wiadomo, że nie można porównywać stolarstwa ze snycerstwem, jest to całkowicie inna dziedzina pracy i tak dalej. Chociaż wiąże nas na pewno drewno. Snycerstwo było szlachetne, rzeźba jest szlachetna. Ja nie mówię, że stolarstwo nie było szlachetne, gdyż w ogóle uważam, że jeśli się wykonuje jakąś pracę, powinniśmy ją robić dobrze albo jak najlepiej i dążyć do ideału. Na pewno stolarze i rzemieślnicy w dawnych czasach, jakiegokolwiek byśmy nie spotkali rzemieślnika, starał się wykonywać swoje wyroby jak najlepiej. No bo chodziło o to, żeby mieć markę. Markę nie można było sobie wyrobić przez 2 lata, tylko przez 10-lecia. Przeważnie przechodziła z ojca na syna, więc ten ojciec musiał tego syna troszeczkę przypilić, żeby on się przyłożył, żeby go już nie robił lepiej od niego, to przynajmniej mu dorównał. Ale zawsze chodziło o to, żeby jeszcze troszeczkę pobić tego starszego pana, półczystego pana.
pana mistrza, przepraszam. Widać to szczególnie u japońskich rzemieślników, którzy mają 80